Cześć, witam Was w nietypowym odcinku, który będzie poświęcony oscyloskopom, a konkretnie oscyloskopom firmy Rigol serii DHO-1000. Są to bardzo fajne oscyloskopy dla hobbystów, ale także tych bardziej zaawansowanych hobbystów. No i oczywiście w ramach tej rodziny mamy oscyloskopy, które tradycyjnie dla tej firmy cechują się pewnymi ograniczeniami. Ten najtańszy oscyloskop, czterokanałowy DHO-1074, ma ograniczone pasmo do 70 MHz i poza tym ma jeszcze wyłączonych kilka innych barierów, między innymi ma ograniczony bufor na próbki. Natomiast w tej samej serii mamy oscyloskopy, oczywiście o większym paśmie, sięgającym nawet 200 MHz i głębokości bufora na próbki aż do 100 megapunktów. Pytanie wobec tego, czy warto kupować ten droższy oscyloskop, czy też wzorem poprzednich modeli uda nam się odblokować zablokowane w firmware'ze dodatkowe bariery. Odpowiedź na to pytanie oczywiście jest twierdząca i w tym odcinku właśnie pokażę Wam, jak to zrobić, zarówno dla oscyloskopu DHO-1074, jak i DHO-1072. Sposób na odblokowanie tych dodatkowych opcji pochodzi od użytkowników z blogu EEVblog. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w wątku, który widzicie na ekranie, a do którego link jest pod opisem tego filmu. A do odblokowania tych dodatkowych funkcji potrzebnych nam będzie kilka narzędzi. Pierwsze narzędzie to jest Android SDK, które sobie pobieramy z linku, który tu macie podany, tak jak to widzicie. Także wybieramy sobie wersję pod system operacyjny, który używacie, a następnie ją ściągamy i rozpakowujemy ściągniętą paczkę. Drugą rzecz, którą będziemy potrzebować, to interpreter języka Go, który też możemy sobie ściągnąć z odpowiedniej strony, a następnie go instalujemy. No i w ten sposób ściągnęliśmy sobie wszystkie potrzebne narzędzia. Teraz możemy rozpakować tą paczkę zawierającą Android SDK. No i druga rzecz to oczywiście instalacja pakietu software'owego obsługi języka Go. Tutaj mamy standardowy instalator Windows, więc sobie go odpalamy i przechodzimy przez kolejne etapy instalacji. Nie powinno być na tym etapie najmniejszych problemów. Ja proponuję ten pakiet zainstalować w domyślnych katalogach, dzięki czemu nie będziemy później musieli modyfikować żadnych innych skryptów. No to teraz w tym samym wątku przechodzimy do postu numer 560, w którym znajduje się plik o rozszerzeniu TXT zawierający skrypt języka Go, który umożliwia odblokowanie tych dodatkowych opcji. A więc pobieramy sobie ten plik, a następnie zmieniamy jego nazwę. Ze względu na ograniczenia forum, on ma rozszerzenie TXT, natomiast powinien mieć rozszerzenie Go. Jak sobie go otworzymy, to zobaczymy, że jest to zwykły plik tekstowy zawierający skrypt w języku Go. Tak przy okazji, w tym samym wątku znajdziecie odpowiednie skrypty dla innych serii oscyloskopów, m.in. DHO-800 oraz DHO-900, dlatego że procedura odblokowania tych dodatkowych opcji jest dokładnie taka sama. No to wracamy teraz do postu 457, w którym mamy opisane polecenia umożliwiające połączenie z oscyloskopem oraz wygenerowanie niezbędnych plików. Teraz musimy zadbać o połączenie PC-ta z oscyloskopem. Z tyłu oscyloskopu znajdziecie gniazdo RJ45, do którego podłączamy skrętkę i tutaj uwaga, nasz oscyloskop musi być dokładnie w tej samej podsieci, w której znajduje się komputer, z którego chcemy się połączyć, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli się z nim połączyć. Tak jak widzicie, oscyloskop domyślnie jest konfigurowany w ten sposób, że pobiera adres IP poprzez DHCP, natomiast jeżeli nie macie serwera DHCP, to w tym momencie musicie wprowadzić ręcznie informacje na temat IP, maski podsieci, gatewaya oraz domyślnego DNS-a. Teraz warto sobie sprawdzić, czy rzeczywiście mamy połączenie z naszym oscyloskopem. W tym celu odpalamy przeglądarkę i w przeglądarce wpisujemy w polu adresu adres IP naszego oscyloskopu, odczytany na przykład z tego panelu Tools. Jeżeli mamy poprawne połączenie, to w tym momencie powinniśmy zobaczyć stronę internetową mniej więcej wyglądającą tak jak tutaj widzicie, która umożliwia nam pełną kontrolę nad oscyloskopem. Na tej stronie przechodzimy do zakładki SCPI Panel Control. W tej zakładce będziemy wpisywać nasze polecenia, które później odblokują nam dodatkowe możliwości oscyloskopu. No to teraz mamy już wszystko, co umożliwia nam rozpoczęcie procesu odblokowywania nowych opcji. Przechodzimy ponownie do postu 457 we wskazanym przeze mnie wcześniej wątku i tam mamy podane dokładne polecenia, które musimy wykonać. A więc przechodzimy do katalogu, w którym rozpakowaliśmy paczkę Android SDK, odpalamy wiersz polecenia, a następnie po kolei wydajemy polecenia, tak jak tutaj to widzicie. Pierwsze polecenie ADB Connect umożliwia połączenie z naszym oscyloskopem. Będziemy się łączyć na porcie 5555, natomiast tutaj w tym polu Scope ID musimy wpisać IP naszego oscyloskopu, w przeciwnym wypadku wystąpi błąd. Tak jak tutaj zresztą widzicie, ja też ten błąd popełniłem. Po podaniu prawidłowego IP widzicie, że udało mi się połączyć z oscyloskopem, mam połączenie. Tak przy okazji, jeżeli będziecie mieli jakieś problemy, to sprawdźcie przede wszystkim, czy nie macie ustawionego firewalla albo oprogramowanie antywirusowe nie blokuje Wam połączenia. W szczególności sprawdźcie, czy macie połączenie na tym nietypowym porcie 5555. Jeżeli wszystko się udało, jesteście połączeni z oscyloskopem, no to teraz możemy przejść do kolejnych poleceń. Pierwsze polecenie umożliwia wygenerowanie odpowiedniego pliku zależnego od Waszego oscyloskopu. No i tutaj może się pojawić kolejny problem, mianowicie czasami mamy do komputera podłączonych więcej niż jedno urządzenie z systemem Android.
tiroid. No i w tym momencie kończy się to takim błędem, jak tutaj widzicie. My możemy sobie oczywiście zobaczyć, jakie to są urządzenia i wymusić połączenie z konkretnym z nich, ale najprościej jest to pozostałe urządzenia po prostu odłączyć, tak żeby został tylko i wyłącznie oscyloskop. Łączymy się z nim, no i jak widzicie, w tym momencie cała konfiguracja przebiega już bezproblemowo. A więc spróbujmy to zrobić tym razem bez błędów. Wydaję polecenie disconnect, które powoduje odłączenie od oscyloskopu, następnie łączy się ponownie przy pomocy ADB connect, następnie wydaję polecenie ADB pull, które umożliwia wygenerowanie mi potrzebnego pliku dla skryptu języka Go. Jak widać, wszystko się udało, to teraz pozostaje mi tylko odpalenie tego mojego skryptu w celu wygenerowania odpowiednich poleceń dla oscyloskopu. A więc odpalam ten plik rgtool.go, no i jak widzicie, wygenerowały mi się odpowiednie polecenia. To, co mi teraz pozostaje, to skopiować te polecenia do tej zakładki SCPI w otwartym oknie przeglądarki, w którym połączyłem się z oscyloskopem, no i miejmy nadzieję, że to spowoduje odblokowanie tych dodatkowych opcji. A więc kopiuję sobie najpierw tą pierwszą linię, w tej zakładce SCPI command wklejam ją, a następnie klikam send, następnie wysyłam kolejne polecenie w taki sam sposób, no i teraz zobaczmy, czy w oscyloskopie coś się zmieniło. A więc klikam sobie w oscyloskopie na ikonkę Rigol, następnie wybieram opcję Quick i w podmenu Options widzę, że wszystko jest odblokowane, a więc mój oscyloskop ma teraz pasmo do 200 MHz, no i odblokowałem sobie bufor na próbki o głębokości do 100 megapróbek. A więc wszystko jest ok, jak widzicie, wszystko się powiodło i jest to bardzo proste. Także życzę Wam powodzenia w odblokowywaniu Waszych oscyloskopów, podzielcie się Waszymi sukcesami, ewentualnymi problemami w komentarzach i do usłyszenia w kolejnym odcinku.